Rozdział 11. Pokój czy wojna, ojczysta nasza mowo. Sodoma i Gomora, odwet bandy, co zrobić z Bronką, jaka dziewczyna budzi szacunek, jak zdobyć autorytet, kto komu imponuje, ugoda z Bronką, czy spotkam człowieka z blizną. Na rozległej łące nad jeziorem stały długie rzędy namiotów. Po jednej stronie obozu mieszkały harcerki, po drugiej harcerze. W środku znajdował się wielki plac apelowy z wysokim masztem, na który wciągano sztandar. Z dwóch stron otaczał obóz las sosnowy, z trzeciej rozciągała się łąka i pola wioski, z czwartej zaś były wody jezioraka. Na brzegu leżało kilkanaście kolorowych kajaków, a molo zrobione ze świerkowych drążków umożliwiało łatwe przybicie do brzegu i cumowanie. Ognisko przygotowano nad samym jeziorem. Zobaczyłem kilka wielkich stert chrustu i coś w rodzaju szałasu z grubszych gałęzi, które w odpowiedniej chwili miały wysoko w niebo strzelić wspaniałym płomieniem. Kiedy, zgodnie z zapowiedzią, przybyłem do obozu, na spotkanie wyszedł mi Wilhelm Tell przez bramę z brzozowych drążków, gdzie stało nawarcie dwóch harcerzy, poprowadził mnie do komendanta długą aleją totemów. Totemami były dziwaczne poskręcane korzenie drzew, twarze wyrzeźbione w korze, pomalowane deseczki. Każdy totem tkwił na długim kiju. Tworzyły prawdziwą aleję biegnącą od bramy do placu apelowego. W najbliższym zaś sąsiedztwie tego placu mieścił się namiot komendanta obozu, harcmistrza Gąsiorowskiego. Komendant okazał się młodym, szczupłym blondynem, lat około 30. Uroczyste rozpalenie ogniska miało się niedługo rozpocząć. Od wsi ciągnęli już zaproszeni na nie rolnicy z Siemian i Wczasowicze. Niewiele było czasu na rozmowy i dyskusje. Tell mówił mi o pana uwagach związanych z postępowaniem naszych harcerzy, rozpoczął rozmowę druh Gąsiorowski. Och, nie jestem pedagogiem. Być może nie mam racji, zastrzegłem się szybko. Druh uśmiechnął się. Panu chodziło o to, że nasi chłopcy najechali obozowisko Czarnego Franka. Jak jednak mamy się zachować wobec brutalnej agresywności bandy? W końcu czy harcerze to safanduły, którym chuligani mogą kraść kajaki, sprzęt sportowy, butle z gazem? Wydaje mi się, że najazd na obozowisko bandy Czarnego Franka dał dobre rezultaty. Nie tylko dlatego, że odzyskaliśmy skradzione rzeczy. Nasi chłopcy uwierzyli, że występując gromadnie, w sposób zorganizowany, tworzą potężną siłę, której łobuzy się boją. Oczywiście to wszystko nie jest proste i sam też nie jestem pewny swoich racji. Usłyszeliśmy sygnał trąbki, wzywający na ognisko. Podnieśliśmy się z pieńków brzozowych i wyszliśmy przed namiot. Tell odezwał się z przechwałką w głosie. Dostali od nas potężnego łupnia. I długo się nie pokażą nad jeziorakiem. Z dezaprobatą pokręciłem głową. Obyś miał słuszność, Tellu. Obawiam się jednak, że stanie się inaczej. Jutro zwołamy naradę harcerską, zakończył tę krótką wymianę zdań druh Gąsiorowski. Może wyślemy parlamentariuszy do nowego obozowiska Czarnego Franka. Postaram się zaprosić ich na rozmowę. Ja też jestem zdania, że lepszy najgorszy pokój niż wojna, roześmiał się. Nad brzegiem jeziora było już rojno i gwarno. Na malutkim pagórku zrobiono honorową trybunę dla zaproszonych gości, harcerze zasiedli po turecku, ogromnym półksiężycem obejmując plac. Rozległ się głos trąbki. Druh Gąsiorowski wygłosił krótkie przemówienie do zebranych, potem sołtysa z Siemian i mnie zaproszono do uroczystego podpalenia ogniska. Jak wiadomo, wolno do tego celu użyć tylko jednej zapałki. Bałem się trochę, czy zdołam wzniecić ogień. Tell jednak przyszedł mi z pomocą, dyskretnie wskazując miejsce, gdzie znajdował się najsuchszy chrust. Płomień natychmiast buchnął mocno, co brać harcerska powitała radosnym okrzykiem. Brawo, brawo, brawissimo. Sołtysowi też się udało użyć tylko jednej zapałki, Ognisko zapłonęło więc zgodnie z harcerskim rytuałem. A potem? Ktoś mówił o historii regionu, w którym się znajdowaliśmy. Wspomniano Grunwald, który leży niedaleko stąd. Przypomniano, że od kilku wieków ziemie te stanowiły teren nieustannych zmagań z niemiecką zaborczością. Najpierw deptał te ziemie okuty w żelazo but krzyżackiego rycerza. Potem rozbiór Polski pozwolił Niemcom umocnić swoje panowanie i rugować stąd polskich mieszkańców. W ogromnych majątkach ziemskich wokół jezioraka rządzili Pruscy junkrzy i ich to terror spowodował, że w związku z wynikiem plebiscytu po I wojnie światowej tereny te przypadły Niemcom. Dopiero II wojna światowa, znowu wzniecona przez teutońskich zaborców, przyniosła im ostateczną klęskę. Prusy wschodnie przestały istnieć. I jak na ziemi, z której wypleni się chwast, bujnie rozwinęła się polskość, która była tutaj zawsze, nawet w czasach największego niemieckiego terroru. Oto jest ziemia Gizawiusza, ziemia Mrongowiusza, ziemia Kętrzyńskiego i Kajki. Od nich uczymy się, jak ją szanować i kochać. Później recytowano wiersze tych dawnych poetów i tych nam współczesnych. Zapamiętałem piękny wiersz poety Cieśli, zmarłego w 1940 roku, Michała Kajki. O, ojczysta nasza mowo! Coś kwitnęła nam przed laty. Zakwitnijże nam na nowo. Jako kwitną w lecie kwiaty. Zalśnij nam jako zorze. Przywróćże nam skarb nasz mglisty. Aby w domu i we zborze istniał język nasz ojczysty. Ognisko wciąż płonęło wysokim płomieniem, rzucając czerwony blask na jezioro. Zapadała coraz głębsza noc. Teraz przyszła kolej na pieśni harcerskie, na wesołe skecze. Co lepszych wykonawców brać harcerska nagradzała okrzykami w rodzaju: do teatru z nim. Ale po jakimś czasie harcerskiej zabawie zaczął towarzyszyć pomruk zbliżającej się burzy. Ciągnęła gdzieś od strony Ostródy. Dalekie błyskawice przeorywały horyzont nad jeziorem. Trzeba było kończyć zabawę, aby goście i harcerze zdążyli znaleźć zaciszne schronienie, zanim lunie deszcz. Utworzyliśmy wokół dogasającego ogniska dwa wielkie kręgi, jeden złożony z gości, a drugi, większy, z harcerzy, kiedy od jeziora powiał silny wiatr. A gdy trzymając się za ręce zaczęliśmy wspólnie śpiewać harcerską piosenkę o braterstwie i przyjaźni, wiatr zmienił się w huragan. Rozszumiało się jezioro, wysokie fale z łoskotem wyskakiwały na brzeg. Kubłami wody zagaszono ognisko, aby wiatr nie poniósł w las iskier. Harcmistrz Gąsiorowski zaprosił gości do namiotów, bo lada chwila mogły otworzyć się niebieskie upusty, jak mawiali dawni Polacy. Bezładną gromadą, smagani przez wichurę, biegliśmy do harcerskiego obozu. W nieprzeniknionej ciemności jak robaczki świętojańskie błyszczały latarki elektryczne, którymi harcerze i harcerki oświetlali nam drogę. Wracam do siebie. Mojemu wehikułowi nie zaszkodzi ani ta wichura, ani fale na jeziorze, powiedziałem do Tella. Nie, niech pan jeszcze zostanie z nami, prosił chłopiec. Ostatnio tak mało się widywaliśmy. I przecież chyba w końcu pan jednak zdradzi tajemnicę swego przybycia nad jeziorak. Potężna błyskawica rozcięła niebo na połowę. Potem uderzył grom, łoskot przetoczył się nad naszymi głowami. I wówczas stało się coś dziwnego, a zarazem przerażającego. Stojące po lewej stronie namioty harcerek zaczęły się walić na ziemię jak pnie drzew podcięte przez drwali. Och, co się wtedy działo? Nad naszymi głowami błyskawice raz po raz rozdzierały niebo na strzępy, łomotały gromy. Dziewczęta, które straciły schronienie, piszczały, chłopcy krzyczeli. Słychać było komendy tych, którzy w rozgardiaszu nie stracili głowy i próbowali jakoś opanować sytuację. Tell gdzieś zniknął. Stałem na środku obozu bezradny, nie bardzo wiedząc, co z sobą począć. Obok mnie przemykały dziesiątki postaci, biegnących nie wiadomo skąd i dokąd. Wyglądało to jak mrowisko, w które ktoś rzucił kamień. Sodoma i Gomora, pomyślałem. Ruszyłem do swego wehikułu. Otworzyłem drzwiczki i wlazłem do zacisznego wnętrza samochodu. Zdecydowany byłem wrócić na swój biwak, lękałem się tylko piorunów, które waliły w wody jeziora. Wiatr ucichł, spadły pierwsze krople deszczu. Załomotały na dachu wehikułu i ucichły. Ta burza nie była jednak dla nas przeznaczona, już przetoczyła się dalej, w stronę Susza i Malborka. Za szybą wehikułu zobaczyłem czyjąś twarz. To Tell. Czy pan wie? Czy pan wie, że 10 dużych namiotów ma przecięte sznury? Dlatego wiatr je przewrócił. Miał pan rację. Spróbowali odwetu. To zrobiła banda Czarnego Franka. Skorzystali z okazji, że w obozie pozostali tylko wartownicy, a my byliśmy zajęci ogniskiem. Podkradli się i narobili szkody. Ale my się z nimi rozliczymy za tę sprawę. Daj spokój, Tellu. Sam chyba widzisz teraz, że nie tędy droga. Nie wiem, czy mnie usłyszał. Już go nie było przy wehikule. Burza odeszła, jeszcze tylko z daleka groziła nam pomrukiem grzmotów. Zapaliłem światła reflektorów, uruchomiłem silnik i skierowałem się na drogę do Siemian. Widziałem gromadki zaproszonych na ognisko gości, powracających teraz do wioski. Wyprzedziłem ich, a potem zjechałem nad wodę. Jezioro było bardzo wzburzone. Mój wehikuł nie obawiał się jednak nawet dużych fal. Kołysało mnie mocno, aż żołądek podchodził do gardła. Silnik co chwila wył jak potępieniec, ponieważ od czasu do czasu śruba wyskakiwała nad wodę i obracała się w powietrzu. Fale spychały mnie w kierunku Siemian i długo trwało, zanim w smugach reflektorów dojrzałem ścianę trzcin na drugim brzegu. Teraz, kierując się linią trzcin, dostałem się do zatoczki, gdzie stał mój namiot. Przestraszeni sąsiedzi, rycerze spinningu, zasznurowali się w swych namiotach i nawet głowy nie wyściubili. Wyjechałem na ląd, zaparkowałem wehikuł. I dopiero gdy wysiadłem z samochodu, dostrzegłem koło swego namiotu jakąś skuloną postać. To była Bronka. Nawet w ciemnościach jaśniały jej rude włosy. Odłączyłam się od Czarnego Franka, powiedziała, szczękając zębami. Tu leżał jakiś list do pana, wręczyła mi zalepioną kopertę. Znalazłam go przed pana namiotem, gdy tu przyszłam. Schowałam list do kieszeni spodni, żeby nie zmógł. Zapaliłem latarkę elektryczną. Na kopercie było napisane, pan Tomasz nad Jeziorakiem. Po drugiej stronie brakowało nadawcy. Rozerwałem kopertę i spojrzałem na podpis, kapitan Nemo. A więc jednak odezwał się? Szanowny panie, pisał kapitan Nemo. Zgodnie z pańską propozycją zdecydowałem się na spotkanie z panem. Proponuję przylądek sandacza, jutro, o godzinie 10 wieczorem. Czy to jakaś sympatia napisała do pana? Zapytała Bronka. Dotknąłem palcem koperty w tym miejscu, gdzie się ją skleja. Była jeszcze wilgotna. Zdaje mi się, że pani zna treść tego listu, stwierdziłem. Ależ skąd? Przysięgam, że nie czytałam, zawołała dziewczyna. Byłem przekonany, że kłamie, ale nie chciałem okazywać jej braku zaufania już na samym początku naszej znajomości. Zrobimy coś gorącego do picia i zjemy kolację, oświadczyłem. Potem położysz się spać w namiocie, a ja w samochodzie. Zdecydowałem się mówić jej ty ze względu na różnicę wieku. Podczas kolacji przyjrzałem się bliżej Bronce. Potwierdziły się moje spostrzeżenia, miała ładne, delikatne rysy. Tylko że była wynędzniała, niedożywiona i, co tu ukrywać, po prostu brudna. Gdybym miał córkę, powiedziałem, nie pozwoliłbym jej brać udziału w podobnych eskapadach. takim razie niewiele się pan różni pod tym względem od mojego ojca. Czy pan również zamierza mi prawić morały? Nie. Ale spójrz na siebie. Bluzkę masz brudną, spodnie wyszmelcowane, a włosy tłuste i pozlepiane. Nie odezwała się. A ja ciągnąłem dalej, nie przejmując się, że jestem nieuprzejmy. Czy może budzić szacunek dziewczyną, która ma brudną bluzkę, brudne spodnie, brudne włosy? A przecież pragniesz chyba kiedyś spotkać kogoś, w kim obudziłabyś podziw i szacunek. Uważam, że chłopiec, który zwraca uwagę tylko na zewnętrzny wygląd dziewczyny, jest mało wartościowy, rzekła. Owszem, zgodziłem się. Ale co można sądzić o charakterze dziewczyny, która dobrze się czuje w brudnej bluzce? Niech pan przestanie, rzekła błagalnie. Jutro doprowadzę się do porządku. Edukacja rozpoczęta, pomyślałem z humorem. Zapytałem ją o Czarnego Franka i dalsze losy jego bandy. Przecież pan domyśla się wszystkiego. Franek chce znaleźć tę mapę i za forsę od Krawacika wyruszyć nad morze. A Roman dyszy nienawiścią do karcerzy i chce zająć miejsce Franka w bandzie. A co zdecydowało, że ostatecznie zerwałaś z nimi? Mówiłam już panu. To miała być wspaniała, romantyczna przygoda. Myślałam, że będziemy prowadzili surowe, trudne życie, łowili ryby, zbierali jagody, kąpali się w jeziorze. A oni kradli. Już dawno bym uciekła, ale żal mi było Franka. Lubię go. Ma tylko jedną wielką wadę, chce imponować. Teraz nie może przeżyć, że władza w bandzie wymyka mu się z rąk. Jest w tym i trochę mojej winy, bo wciąż przekonywałam go, że powinniśmy żyć inaczej. Ale żeby żyć, jak ja marzyłam, trzeba mieć pieniądze na sprzęt kempingowy, na trochę żywności i tak dalej. A oni tego nie mają. Więc pozostaje tylko, albo być głodnym i spać na gołej ziemi, albo kraść. Oni wybrali w końcu to drugie. Ale ja nie zamierzam iść do więzienia. Gdy Roman przekonał bandę, że trzeba się znowu zakraść do obozu harcerzy, uciekłaś, domyśliłem się. Skinęła twierdząco głową. A Franek? Nakłaniał mnie, żebym jednak z nim została. Ale ja byłam twarda. On nie chce zerwać z bandą, bo wciąż ma nadzieję, że jednak odzyska swój dawny autorytet. Autorytetu bandy łobuzów? Zdobyć coś takiego chyba jest łatwo. Po prostu trzeba więcej od innych kraść, więcej nosów rozbijać i dłużej niż inni siedzieć w poprawczaku. Trudniej zdobyć autorytet u ludzi uczciwych. Zabolała ją moja ironia. Franek zdobędzie autorytet i to wcale nie takimi sposobami, stwierdziła z obrażoną miną. Nie zerwała jednak z Czarnym Frankiem, pomyślałem. I postanowiłem to wykorzystać. Posłuchaj mnie, zacząłem. Przybyłem nad jeziorak w bardzo ważnej sprawie. W odpowiedniej chwili wszystko ci wyjaśnię. Jeśli uda mi się osiągnąć swój cel, przeżyjemy tu niezwykłą przygodę. Coś takiego, o czym czyta się w sensacyjnych powieściach. Tak? Ucieszyła się. Właśnie tak. Podejrzewam, że jakąś rolę w tej sprawie odgrywa mapa łowisk, której szuka Czarny Franek na rozkaz Wacka Krawacika. Jeśli zdobędzie tę mapę, zadaniem twoim będzie dostarczyć mi ją na kilka chwil, abym ją mógł obejrzeć. Potem oddasz ją Frankowi. Świetnie, ucieszyła się. Świetnie, że pozwala mi pan kontaktować się z Frankiem. A może potrafisz go skłonić, aby zerwał z bandą i przystał do mnie? Zaproponowałem. On. Nie, nigdy tego nie zrobi, pokręciła głową. To by go upokorzyło. Jemu trzeba zaimponować. Dla niego kimś imponującym jest kapitan Nemo, który tu samotnie sprawuje rządy na jeziorze. Franek walczy z nim, lecz jednocześnie podziwia go. Niestety, pan. Zawahała się. Niech pan się nie obraża, ale wygląda pan na ślamazarę i w ogóle. Bardzo nieciekawie. Poczułem się dotknięty. Pozory niekiedy mylą, burknąłem. Gdybym ci opowiedział o swoich przeżyciach, byłabyś bardzo zdumiona. Coś mi się o uszy obiło. Nazywają pana panem samochodzikiem. Dlaczego? Zapytała. To nie ma znaczenia. Nie zamierzam się chwalić ani imponować Czarnemu Frankowi. Jedno ci tylko powiem, nie ulegaj pozorom. Ja też jestem inny niż sądzisz. Zwróciłaś na przykład uwagę na mój samochód? Tak. Stary rupieć. Czarny Franek powiedział, że pana samochód jest ze składu złomu. Ano zobaczymy, wzbierała we mnie złość. Lecz skoro wydaje ci się taki nieciekawy, niczym ci nie imponuje, dlaczego wierzysz, że spotkać się tu prawdziwa przygoda? Mamy być szczera? Nie wierzę w tę przygodę. Ale nie chcę być z bandą i wpaść do więzienia. Nie chcę też wracać do domu. Co mi pozostało? Zostanę tutaj i z bezpiecznej odległości obserwować będę dalsze losy gangu. Może przydam się na coś Frankowi? Ach tak? Jestem więc bezpieczną metą, jak to się mówi. Dziękuję za szczerość. Ja też sprawę postawię jasno. Daję ci bezpieczną przystań w swoim obozowisku, ale żądam jednego, muszę obejrzeć mapę łowisk. Zgoda? Zgoda, wyciągnęła do mnie rękę. I rozeszliśmy się na spoczynek. Zasypiając rozmyślałem. Być może nie spotkam człowieka z blizną i nie odnajdę zatopionych zbiorów. Lecz może potrafię zawrócić ze złej drogi tę młodą dziewczynę i Czarnego Franka. Jeśli to się uda, moje przybycie nad jeziorek nie będzie bezowocne.